W tamtym roku burmistrz Olgierd Dąbrowski zapowiadał, że na nowym stadionie w Ostródzie zagra piłkarski mistrz Niemiec Borussia Dortmund, w której gra aż trzech Polaków. I choć niektórzy z fanów talentu Roberta Lewandowskiego, Łukasza Piszka czy Kuby Błaszczykowskiego już wyobrażali sobie występ piłkarzy na nowo wybudowanym stadionie w Ostródzie, do prestiżowego meczu, jak wiemy, nie doszło. Podobno powodów było kilka. Chcieli być w zeszłym roku, nie wiadomo czy będą w tym, bo dalej prawdopodobnie będą mistrzem Niemiec i będą grać w Pucharze Ligi Europy. To nie jest powiedziane, to jest przesunięte, że oni nie przyjadą. Chcieli być na pewno, bo dużo ludzi jest związanych z tym rejonem i dla nich Ostróda w ostatnim roku bardzo dużo znaczy, ale ich przyjazd nie jest możliwy na razie przez to, że grają tak dobrze i są rozchwytywani wszędzie, nie mają czasu na inne mecze. Teraz temat przyjazdu klubu z Dortmundu powrócił, choć już w innym, mniejszym wydaniu. Tym razem w naszym mieście ma przebywać na tygodniowym zgrupowaniu druga drużyna Borussii. No, ale czegoś trzeba zacząć. Były dobre zamiary w zeszłym roku. No nie wyszło z pierwszą, to nie jest tak łatwo, Borussię się zabijają wszyscy, Stadion Narodowy chciał im płacić ogromne pieniądze, żeby tam zagrali i nie mogli. W każdym razie zacznijmy od niczego pułapu. Przyjdzie druga drużyna, z której zawodnicy niektórzy już grali, zaliczyli mecze w Bundeslidze. To jest taki poligon doświadczalny dla pierwszej drużyny. Borussia jest bardzo popularna. To jest zespół na dobrym poziomie. Awansuje prawdopodobnie do trzeciej ligi niemieckiej. 13 kwietnia w Ostródzie gościł Heinz Kepmann, przedstawiciel klubu, który ma na swoim koncie 7 tytułów mistrza Niemiec. Zaplanowany przyjazd drugiego zespołu Borussii planowany jest na początek lub połowę lipca. Termin nie został jeszcze ustalony, gdyż druga jedenastka walczy o awans do trzeciej ligi. Podczas tygodniowego pobytu w Ostródzie drużyna z Niemiec miałaby rozegrać 2 sparingi. Będzie to świetny przeciwnik, no, zagra z Legią i potem mam nadzieję za parę dni zagrają z Sokołem Ostróda. Mam nadzieję, że polskim trzecioligowcem będzie. Jeżeli drugi zespół Borussii przyjedzie na Warmii i Mazury, trenować będzie na obiektach w Ostródzie. Kontakt mamy, Borussia ma przyjechać, a kto zapłaci za ich pobyt ten tygodniowy? Właściciele hoteli, to już takie ustalenia zostały powzięte. Generalnie my nie dołożymy wynika z tego, bilety po naszej stronie będą. Myślę, że taki mecz Legii nawet z drugą drużyną to wywoła spore zainteresowanie. Mam nadzieję, postaramy się, żeby bilety nie były tutaj zaporowe. Jeżeli dojdzie do planowanego sparingu z Legią Warszawa, śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że to tacy piłkarze jak Michał Żewłakow, Daniel Luboja czy Janusz Gol przyciągnęliby na stadion kibiców, a nie nazwiska piłkarzy drugiego zespołu Borussii. Niestety pierwszej drużyny Legii Warszawa też nie zobaczymy. W Ostródzie ma zagrać zespół Legii Warszawa rozgrywający swoje mecze w młodej ekstraklasie.